Jest 22 lipca. Jesteśmy w parku i podobno prognozy są takie, że znowu za kilka dni, nawet może jutro, będzie kolejna taka burza, a te chmury powodują taką burzę, że nie ma błyskawic klasycznych takich i gromów, tylko błyski. Bardzo szybko po sobie następujące błyski całego nieba. Tak jakby światło się zapalało i gasiło. I ponad 20 lat mieszkam w tym samym miejscu i to, proszę Państwa, jest coraz gorzej. Coraz większa anomalia i jest to na pewno związane z tymi chmurami, bo przecież deszcz, ściana deszczu nastąpiła kilka dni temu i wyrządziła ogromne szkody w całym mieście. Awarie prądu, połamane drzewa. I mimo, że już bardzo dużo osób wie, co to jest chemtrail, że coś jest nie tak w czasie, kiedy jesteśmy w NATO na niebie i moim zdaniem ja stawiam taką hipotezę śledczą, że ma to związek z naszymi lotnikami, z tą katastrofą Kasa pod Mirosławcem, gdzie zginęło 16 polskich lotników i 4 generałów zbrodni smoleńskiej, dowódca sił zbrojnych, również lotnictwa, generał Błasik, a wcześniej generał Andrzej Andrzejewski, którego już zastrzelono wcześniej nad Bałtykiem, uratował się katapultując samolotu, a jednak pod Mirosławcem zginął. I nasze orły nie chronią naszego nieba. Te F-16 czy jakieś F-y, które nam Amerykanie dostarczają, to